Dobra, grzejemy. Cześć! Cześć, witajcie. Kolejna tygodniówka. Tym razem po tygodniu obfitującym wydarzenia w Warszawie mieliśmy premiery dwóch producentów. Był Adam. Tak, to może na szybko najpierw Motorola, chronologii się trzymajmy. We wtorek Motorola ogłosiła, że wprowadza u nas do sprzedaży model Moto Z3 Play, czyli no, de facto na tą chwilę flagowiec Motoroli. To takie fajne sześciocalowe z AMOLEDem, wiecie. Tak, no ale najfajniejsze jest to, że to pracuje z motomodami i jeden motomod dostajecie w gratisie do tego telefonu. To jest dla tych, którzy Motoroli nie używają, właśnie. To jest taki cieniutki telefon, taki cieniutki, wygląda jak tafla szklana i z tyłu można przyczepiać różne rzeczy. Projektorek możesz przyczepić. O. Aparat fotograficzny całkiem niezły, tylko na nerwy działający Adamowi na przykład. No dodatkową baterię, głośniczki, mnóstwo różnych rzeczy. No tam dokładnie. Na styki to działa. To jest, nie, są styki na plecach telefonu, jest wystająca kamerka i mocowanie magnetyczne, na którym to się wszystko trzyma. No i możemy mieć na przykład głośnik, projektor. Bardzo fajny projektorek, jak gdzieś jedziecie, no to super w drogę taka rzecz, jest świetna. No ale wracając do tematu, to w komplecie dostajecie powerbank, który wydłuży po prostu działanie tego telefonu. Pamiętasz, jaką ma pojemność? 2000 mAh. Powiem szczerze, że mi wyleciało z głowy, naprawdę. Macie news podlinkowany, prawie to sobie znajdziecie. Następna bateria, bo tam jest tylko 3000. Tak, jest pewnie, chyba 3000. 3000 dokładnie. No i Snapdragon 636 w komplecie. Podwójny aparat z tyłu 12 plus 5. 8 z przodu, czyli całkiem przyzwoita rzecz. Ale bardzo ładnie wygląda. Fajnie wyglądająco, no, tak. Wiecie, one robią wrażenie ze względu na to, że są cieniutkie. Cienkością, smukłością, o może. Tak. Tam jest wystający aparat, oczywiście, ale, jeżeli się. No, on po prostu musi mieć swoją grubość. Tam ma uzasadnienie, bo jeszcze trzyma te motomody, wiesz? Tak, dodatkowo. Jeszcze. Tu akurat nie czepiam się tego aparatu, bo on ma jakiś tam sens. Ja też się nie czepiam, po prostu mówię, że jeżeli się będzie decydowali na wydatek 2000 zł polskich za. 2000, dobrze, nie? No, prawie dobrze, bo bez złotówki. No tak, bez. Zawsze lepiej wygląda z jedynką z przodu. Można zaoszczędzić, to prawda. Jeżeli będziecie mieli 2000 i zdecydujecie się akurat, no to akurat nie jest zły wybór. Całkiem fajne to jest urządzenie. No to musicie się przygotować na to, że przynajmniej pokrowiec na dzień dobry trzeba kupić ze względu na ten wystający aparat. Tak, wiecie, Jola go będzie testować, także recenzję niebawem, myślę, w ciągu tam 2-3 tygodni, podejrzewam, u nas znajdziecie, bo telefon zdaje się już do nas jedzie, albo za niedługo przyjedzie. Mocny średniak z dobrym wyświetlaczem, z niezłym procesorem. Jak Motorola nie lubię, tak akurat muszę im przyznać, że jeżeli chodzi o design, to ta seria cieniutkich telefonów fajnie wygląda, mniej więcej się fajnie sprawuje. No i te moduły też są bardzo fajne. No, znaczy, mnie najbardziej cena bawi ten aparat. No, nie dostanie się takiego aparatu, to jest markowy aparat, którego w takiej cenie się nigdzie nie dostanie. Dokładnie. Obiektywy się nigdzie nie kupi. Otóż to. Kto jest, bo zapomniałem. Hasselblad. No. Hasselblad jest producentem. Najtańszy sposób na posiadanie Hasselblada. Nie ma tańszego Hasselblada na świecie. No i w ogóle cała ta koncepcja jest fajna, bo potrzebujesz aparatu, sobie przypinasz aparat, potrzebujesz głośnika, cyk, masz głośnik. No, oczywiście pod warunkiem, że wydasz trochę kasy na to, bo to nie są tanie rzeczy niestety. No cóż, no jak już jesteśmy przy rzeczach bardzo drogich, to słuchajcie, będzie jednak u nas Sony Xperia XZ2 Premium. W limitowanej ilości, bodajże 1000 sztuk, każdy dostanie certyfikat ze swoim numerkiem. Można sobie za takiego kupić dwie te Motorola Play, o których przed momentem No tak, dokładnie, bo 3999, prawie 4000 sobie Sony życzy za ten telefon. No ale będziecie posiadaczami limitowanego w Polsce telefonu, bo będzie ich bardzo mało. Na kiju, obsługa specjalna. Specjalny pakiet obsługi dostajecie posprzedażnej wraz z tym telefonem. No i jeszcze możecie sobie skorzystać z webinaru szkolącego Was fotografii z artystą fotografikiem, a pierwszych 30 szczęśliwych nabywców to nawet sobie będzie mogło na żywo z panem fotografikiem popracować i to jest bardzo fajne w sumie. Pewnie jak już kupisz za 4000 telefon, to warto by było się nauczyć korzystać w pełni z dwóch aparatów, które ma. Jeżeli się potrzebuje robić zdjęcia, jak najbardziej. Właśnie, bo wiecie, nie wszyscy może pamiętają, to jest jedyny Soniak na tą chwilę z dwoma aparatami, ale być może w przyszłości już niebawem będzie Soniak z czterema aparatami, dwoma z tyłu, dwoma z przodu, bo takie ploty chodzą. Drugi Soniak, którego Sony pokazało w Warszawie, jest niespodzianką i ma po jednym aparacie, klasycznie, z przodu jeden, z tyłu ale jest jeden. Śliczny. Naprawdę? No super, mój ci na żywo zrobił na mnie mega wrażenie. No, powiem szczerze, że na renderach, których zresztą Sony skąpi, bardzo są cztery zdjęcia na krzyż.
tutaj muszę wypomnieć, bo za każdym razem, kiedy jestem w Warszawie, tym razem nie byłem, ale no, proszę za każdym razem zdjęcia. Dlaczego nie dajecie dziennikarzom zdjęć? No po co? No właśnie, no po co? W każdym razie mówisz, że ładnie wygląda. Nie, naprawdę, no miałem go w łapach, miałem go na żywo, macie podlinkowany film, jak sobie macam te telefony. W przekroju poprzecznym ma nietypowy kształt, bo taki taka łódeczka trochę. Ale słuchajcie, Sony wreszcie, kurczę, poszło w stronę bezramkowości. Ekran, no dobra, ma ramki u góry, ma na dole, ale już nie takie wielkie lotniska jak kiedyś charakterystyczne, tylko zdecydowanie mniejszą ramkę, też a po bokach sali, prawie nie ma. Też 6 cali, tak. HD Plus pewnie. Dokładnie. Nocza nie ma zapewne. Nie ma nocza, ma za to dosyć duży aparat z przodu. Mówię o rozmiarze obiektywu, bo sam aparat ma 8 mega, ale... Wygląda bojowo bardzo. Tak, tutaj podglądam, że jest Snapdragon 630 i w Polsce będzie sprzedawana tylko wersja Dual SIM i tylko wersja z pamięcią 4,32 giga, czyli 4 RAM-u, 32 flesza. Tak, no ten premium również będzie w dualu u nas, także to też zapomniałem wspomnieć. A te aparaty 23 mówiłeś? Tył, 23 tył, 8 megapikseli przód. No, ale no mówię, wygląda na żywo naprawdę świetnie. Fajną ma taką sfazowaną, błyszczącą ramkę. Po prostu jest ładny, ale... Co najważniejsze, 1699 zł będzie kosztował i przy tej cenie to wygląda po prostu zabójczo, bo on wygląda jak telefon, ale tak w ciemno, jakbyście mnie zapytali, ile to kosztuje, to ja bym powiedział, że 2,5-3, bo to flagowiec, a tu się okazuje, że to wcale nie jest flagowiec i nie kosztuje 2000 lat. Ja wam powiem, moi drodzy, że się zatrzymałem na etapie Xperia Z2 i... Jest mi z tym dobrze. Mam ten telefon, nadal korzystam z niego od czasu do czasu w celach multimedialnych na przykład, albo korzysta ktoś ze znajomych czy z rodziny. I jest to nadal maszyna niesamowita i taka, jaką w przypadku Sony lubiłem. To jest ten rodzaj budownictwa, który widzisz, mi odpowiada. A wiesz, że Sony wraca do tego okrągłego guziczka na boku? Tak? Tak. Niesamowite. Tak, w tym nowym Mixa 2 Plus właśnie taki guziczek charakterystyczny wrócił na boku, co jest bardzo fajne, bo to jest też taki wyróżnik Sony. No i kurczę, muszę to powiedzieć, to jest pierwszy od dawna, dawna telefon Sony, który mi się naprawdę podoba. A to gratulacje w takim razie. Także... No, mnie się od... Nie, no ostatnio w premium nie, no, mi się podobała, tak, rzeczywiście Z fajnie Ultra zrobiona podobała. Ta droga. Z Ultra, oj, to był mój ulubiony telefon przez ten czas. No dobra, jedźmy dalej. Szarpy, słuchajcie, próbują wejść do Europy. Słyszymy o tym od roku, bo pierwsze takie ploty to już były na ubiegłorocznych targach IFA w Berlinie, bo tam na stoisku nawet leżał. Szarpy BCD, tak? Tak, mamy Aquosa C10. I B10, ale już bez nazwy Aquos. A D10 ciekawe też znaczy. Będzie, tylko na razie brak o nim szczegółów. Diabli wiedzą, no ale ceny, słuchajcie, według tego, co kiedyś tam opowiadaliśmy, że będą takie drogie, no ceny są trochę niższe, ale kurczę, nadal nie urywają w stosunku do specyfikacji. Nie jest troszeczkę szkoda, że Sharp wchodzi do Europy takim telefonem. Po tym, jak przeżył swoje najlepsze chwile, dlatego, że do Europy wchodzi nie Sharp japoński tak naprawdę, to znaczy nie oddział japoński odpowiedzialny za produkcję rzeczywiście bardzo fajnych, unikatowych modeli na rynek japoński, tylko wchodzi jakby z telefonami zeuropeizowanymi przez Chińczyków raczej. I to, co nam proponują, nie jest żadną nowością. To nie jest coś, co... No nie, no, szczególnie, że te specyfikacje mogłyby są takie... rozrzucić wszystkich na rynku. Nie jest coś, co mogłoby konkurować. Słuchajcie, no może, żeby nie być gołosłownym. Ceny przeliczyłem, więc to jeszcze nie są takie do końca jakby oficjalne ceny, ale wyszło 1730 zł za telefon z 5,5-calowym ekranem Full HD+, Snapdragonem 630, aparatami 12 i 8 mega z tyłu i 8 z przodu. Porównujcie na, i pamięcią 464. Na przykład z Sony, o którym przed moment mówiliśmy, tak? No nie Xperia X2+. I do tego design po prostu smutny jak dzisiejsza pogoda. Straszne oczywiście. No nie, po prostu był nie. Taki czas, kiedy wszyscy chcieli mieć telefony Sharpa, ci, którzy przynajmniej się mniej więcej rynkiem interesowali. One miały naprawdę niesamowity design, Oni robili telefony bez ramek, zanim to się stało modne. Tak. Robili rzeczywiście coś, co zwracało uwagę i bardzo wielu naszych użytkowników pytało mnie, dlaczego nie sprzedają tego w Europie, dlaczego nie można tego kupić, dlaczego nie obsługuje polskich pasm częstotliwości GSM. No tak jest. No to my dostaniemy jakieś, no nie chcę, boję się użyć tego słowa, ale kurde, jakieś odrzutki. Ja myślę, że Sharp tak szybko jak trafił do Europy, tak szybko z niej wyjdzie natychmiast.
A, propos wychodzenia, sorry, wejdę ci w słowa. Słuchajcie, sieć Folks się kończy, kończy działalność. Do 30 września macie czas, żeby się wynieść stamtąd z numerem, jak macie. Czy koniec komunikatu. Powinienem się obawiać, że nie wiedziałem do tej pory, że taka sieć w Polsce funkcjonuje, bo to suboperator jest jakiś. No to było na Playu, chodziło suboperator z takim ciekawym modelem sprzedaży, z ciekawym modelem obsługi. Unemu. No trudno, dobra. Ważne, żebyście się dowiedzieli, że znika. Się dopytuję, dlatego że mówię, nie słyszałem o tym. Dzisiaj przeczytałem tego newsa ze zdziwieniem. Nie. Co prawda nie znam wszystkich suboperatorów, no, ale tutaj nawet nazwam się nie obiło. Ja się zdziwiłem, że to nie wypaliło, no ale no, widocznie nie ma miejsca już u nas. No. Ale przynajmniej ktoś może sobie zachowa fajny numer, jak zdąży. Nokia X5 miała mieć premierę w 11 lipca i nic z tego nie wyszło. HMD odwołał premierę na rynku chińskim. Glichowi dlaczego? Ona, ja mówię o tej piątce z X-em, znaczy się, ona na naszym rynku ma się nazywać 5.1+. Ja słyszałem, że tam jakieś problemy z tą halą, w której miało się odbyć. Mnie się bardzo podobało, ktoś nie, podsumował, nie że odwołali ze względu na złą pogodę. Nie, ja widziałem, fight też mi się spodobało, bo zdaje się venue malfunction, czy coś takiego, takie sformułowanie gdzieś mi się mignęło. No w każdym razie coś się w tym venue stało i premiera, wiesz kiedy? Nie podali, nie? Przesunęli. Zdaje mi się, że tam padła jakaś data, ale chyba też nie do końca. Nie zanotowałem daty, powiem szczerze. Chyba nie do końca pewna i to taka dosyć odległa, 28? Wybaczcie, przepraszam, nie zapisałem sobie, a nie pamiętam. Dobra. Gdzieś u Chińczyków czytałem, że rzeczywiście ta data gdzieś tam padła, ale... Będziecie chcieli to sobie poszukać, jeżeli was to faktycznie interesuje. Możliwe, ale... że buja mnie biorę za to odpowiedzialność. Nie jestem to, ja cię A w dane X5 mamy, to znaczy 5.1 plus w zasadzie mamy, bo podała Tena, wyciekły zdjęcia, także właściwie one są znane i no co, nie należy się szykować na nic specjalnego. To jest podspecyfikacja taka, do których nas zdążyła przygotować Nokia. Jest tam, słuchajcie, wyświetlacz oczywiście z noczem 5,8 cala, HD+, plus, znaczy HD+, plus z plusem, bo to jest 720x1520. Wszyscy się kłócą, ale jest właściwie niemal pewne, że będzie tam Helio P60, bo to jest jedyna rzecz dotycząca specyfikacji, co do której niektórzy mają jeszcze wątpliwości. Z tym, że dwie wersje pamięci będzie, nie, więcej, dwie wersje pamięci flash, bo 32 i 64 GB i trzy wersje RAMu, 3, 4 i 6. No dobra, to jeżeli jeszcze... Przodu jeszcze powiem, 13 megapikseli, nie, chyba odwrotnie sobie zapisałem, bo 13,5 megapikseli, 3000 mAh. No, to raczej piątka z przodu. No dobra, to jak jeszcze nie usnęliście, to może na rozbudzenie powiemy wam, że wchodzą do Polski nowe modele Honora, bardzo tanie, z ekranami w modnym rozmiarze 18:9. Jestem przygotowany, podam wam ceny, chcecie, bo tak, to jest najważniejsze, specyfikacje macie podlinkowane na 7S. 500 zł, tam są dziewiątki na końcu, czyli 4,99, tak? Bez złotych. 7A 6,99, 7C 8,49. Warto zobaczyć, są fajnie podzielone, jeżeli chodzi o specyfikacje, dosyć ciasno, ale... No, czy się one są mocno tam przemieszane, te specyfikacje mocno podobne są, ale sympatyczne, niedrogie telefoniki. No, ale skoro zaczęliśmy gadać o Huawei i Honorze, to zapowiada się nam, po pierwsze, premiera w Note 10. Wyciekły zdjęcia i te zdjęcia rzeczywiście wyglądają dosyć fajnie, prawda? Wygląda trochę... Będzie to konkretne sprzęcik. U Adama możecie zobaczyć, on troszeczkę przypomina Huawei Mate 10 Mate, Pro. Mate, Mate 10 Pro, no tylko jest... bez tego charakterystycznego paska. I o ile Mate jest co prawda z tyłu symetryczny, bo ma tutaj, po środku ma aparaciki, tutaj ma jedną lampkę, a tutaj ma laserek, taki do namierzenia laserowego, to ten jest w jednej linii, czyli aparat, LED i czytnik odcisków palców. Wygląda bardzo fajnie, bo... Przeciek, tak? No to jeszcze tak, nie wiadomo, tak, ten design jeszcze może trochę ulec zmianie. Na zdjęciach wygląda fajnie, jest srebrny, ma jakieś dziwne słowo napisane, próbowałem szukać, Ravel ma zdaje się na... Ravel, bo to jest no, nazwa kodowa, trochę niespotykana jak na Huawei. Ale to dosyć dziwne, podejrzewam, bo to... Nie, może być, tylko jest kwestia tego, że Huawei nie pokazuje tej nazwy na obudowach, w związku z tym mam podejrzenie, że to jednak jest znaczy zwyczajny nie, render 3D. Na niektórych było te nazwy kodowe, wiesz, tak, na niektórych... Ale gdzie?
Na pleckach. Nie pamiętam konkretnego modelu, ale wiem, że mi się to mignęło. W ten sposób, to znaczy tego typu nadruki zdarzały się na tych wersjach specjalnych, czyli na Mate RS, na Mate 10 Pro, Porsche Design i tak dalej. Tam się trafiały różne tego typu rzeczy, ale na normalnych to ja powiem szczerze, że nie pamiętam. Znaczy się, no, to nie było na egzemplarzach sprzedażowych, nie? No, na prototypach po prostu. Nie. No, ja nie mówię, że na egzemplarzu... Ale to jest dosyć ładne, bo na tych zdjęciach to wygląda jakby... Jakby to było gotowe logo, zostało, nie? Umieszczone w designie po prostu. Tak, bo to jest taki stylizowany napis, ale może tak dla zmyły zrobili. Dobra, poza tym z rzeczy krótkich jeszcze. Zabezpieczenie patentowe Huawei wniósł takie, że mieć od Mate'a 20 aż po Mate'a 90 patenty, żeby nikt mu nas nie zabrał. Mają już zaklepane Honor 10 sprzedał się w 3 milionach egzemplarzy od dnia premiery i to jest też osiągnięcie warte odnotowania. A tak poza tym mieliśmy premierę jeszcze. No właśnie, no. Wyskoczyła... Premiera nieoficjalna, sklepowa właściwie Huawei. To jest tak oficjalna, a jeszcze nie... Śmiesznie, bo najpierw Huawei zapowiedział na Weibo tą premierę. Tak. Ja napisałem newsa, zdążyłem go napisać i chyba kilka godzin później buch, wskoczył do sklepu tego oficjalnego Wimol, sklepu Huawei'a. Już jest, a premiera właściwa dopiero będzie tam bodajże 20. Chodzi o Huawei Nova 3. Tak, no, nowy Huawei Nova. Mamy właściwie pełne specyfikacje, ze względu na to, że w sklepie zostało opublikowane. Ceny jeszcze nie mamy. Ceny jeszcze rzeczywiście nie ma, bo w sklepie jest za ślepka. Dokładnie. Jeżeli chodzi o specyfikacje, sprawdzicie sobie na pewno sami, ja tylko powiem, że ma tam być... i premiera ma być stockbandem B5 jeszcze. Tak, jeszcze będzie nowa opaska, czyli opasko premiera słuchawka. Premiera będzie 18. Wyjmujemy zegarek, wkładamy do ucha, mamy Bluetooth. No, fajne rozwiązanie, jak ktoś faktycznie często korzysta ze słuchaweczki, to jest fajne, bo mamy zawsze pod ręką. Kirin 970, wyświetla 3,3 cala, 1080x1340. Coś chyba źle zapisałem. Zobaczył mnie. Bo ja prowadzę tutaj, żeby ludzi nie rozjechał. Patrzę, wiesz, u siebie to wiem, gdzie mam. Full HD Plus ja napisałem. Aha, więc, no w każdym ja razie jest złotem, w związku z tym będzie... No tam jest dziwna trochę ta rozdziałka. Słuchajcie, macie speckę. Ale jest rzeczywiście dziwne. Nie będziemy, kurczę, was zanudzać danymi technicznymi, bo to sobie możecie przeczytać, jak was interesują. 3750 bateria, warto odnotowania, bo to blisko 4000 mAh. Ale wiesz co, jeszcze się pojawiła ciekawostka, bo pojawił się przeciek. To jest taki przeciek, wiecie, z gatunku tych takich mocno nieoficjalnych. On jest, ale on jest do tego dziwny, bo jak dziwny. Ja mu się przyjrzałem, no, to on ma dziwny układ pamięci. No. Adam pewnie mówi o kolejnym modelu jakby bliźniaczym, Nova 3i, tak? O tym tak, mówisz? No to jest Nova 3i. Kosmos z tą pamięcią. Tam jest bardzo dziwna rzecz, dlatego że większej pamięci flash odpowiada mniejsza pamięć RAM. Słuchajcie, to jest hicior. To jest dosyć dziwne. Takiego zestawienia jeszcze ja nie widziałem. I odwrotnie. 4 plus 128 giga pamięci. 4 giga RAMu, 128 wewnętrznej, ale jak chcecie mieć więcej RAMu, czyli 6, to dostaniecie tylko 64 wewnętrznej. Dziwne zupełnie. Choroba wie, co to w ogóle będzie z tego. Ma być tam Kirin 710 ponoć, bateria 3340, czyli trochę mniejsza. Aparat też dziwnie, bo z tyłu tylko 16, główna matryca, natomiast z przodu 24, tak jak w standardowym Huawei Nova 3. Dodatkowe matryce, no to wszędzie dwójki, no to tam pomijamy, ale no też dziwne, że 2 razy większa rozdzielczość na przodzie niż z tyłu. Nie wiem, trochę mi śmierdzi, prawdę mówiąc, ten przeciek, co nie zmienia faktu, że pewnie Nova 3i będzie na rynku. A, możliwe, że się edytor na przykład oczywiście pomylił, a możliwe, że ktoś zrobił kartkę. No. Dużo nam jeszcze zostało, dużo czasu już gadamy. Nie, 19 minut dopiero. Xiaomi! No da, Xiaomi. Xiaomi zarejestrowało nową markę jakiś czas temu i w tej chwili mamy wieści z FCC, że już jakiś nowego smartfona szykują i to ze Snapdragonem 845. Ja nie wiem, bo nie widziałem dokumentacji. Adam napisał, co to na nim. Poza tym ty mówisz o... jego już Kaja nawet reklamuje w piosence. Po co? Po co fon? Po co fon się... Po co fon, ale no, pisze się po co fon. Śmieszna nazwa. Cholera wie, co to będzie. Nie, kurczę, jest sens, żeby Xiaomi robiło zupełnie nową markę? Nie wiem. Ciężko mi, kurczę, się tutaj... A poza tym jest oczywiście w Mi A2, który się w końcu pojawił, i Mi A2 Lite. Dwa smartfony, które pojawiły się, nie zgadnijcie, gdzie w polskim X-comie.
Przeciek właściwie na całym świecie pochodzi właśnie z X-Coma, pojawiły się z cenami. Ja te ceny mogę wam nawet podać, ale po co, skoro je znajdziecie w newsie, słuchajcie, ładawcie w dwóch newsach, ładam. Macie to podlinkowane. Jedyna rzecz, którą znalazłem, to dzisiaj drugą wersję pamięci Lighta, no bo wcześniej jej nie podawano, ale... Ktoś ale tak, może niedokładnie poszukał, bo może, wiesz, znaleźli coś fajnego, podekscytowali tak, się tak, i, tak. I już dalej nie szukali, a to by się chciało podobać. No, bywa tak. Jest jeszcze w Oppo A5, która debiutowała w cenie 836 w przeliczeniu, bo Adam przeliczał. Prosto z Yuanów, tak? Tak, prosto z Yuanów. 6,2 cala, HD+, Snapdragon 450. Fajna bateria, 4200. Tak, 4200 bateria rzeczywiście jest niezła. A tak poza tym, słuchajcie, w telegraficznym skrócie, bo no nie będziemy was zanudzać. Adam już stanął u mnie pod domem. Dobra, ZT może wreszcie przestanie mieć problemy w Stanach, muszą zdeponować grubą kasę i... 400 baniek, słuchajcie, muszą zapłacić. Zielonych. A potem czekać, aż amerykański departament handlu się łaskawie zgodzi. Muszą dostać kwitek, jak dostaną kwitek, to wszystko wróci do normy, więc chyba będzie dobrze. Pojawił się Galaxy Note 9 na renderze z żółtym rysikiem. Wiadomo, że będzie, przynajmniej po tym renderze, widać, że jest USB-C i widać, że jest jack 3,5 mm. Żółty? Niewiele... Serio? No, spoko, niebieski telefon, żółty rysik, to nie wygląda wcale źle, słuchajcie. Nie wiem. Apple ma podobno zrezygnować z iPhone'a X i z iPhone'a SE. To Adam może coś więcej na ten temat wie. Wiem, że z X-a, bo za drogi, tak? No dla tak, ludzi. A SE no to już no, za tani. O Sharpach Adam powiedział, wypłynął znowu HTC, taki obsługujący blockchaina, HTC Exodus. No tak. Który ma być portfelem elektronicznym umożliwiającym kupowanie... fajnych rzeczy, których normalnie w sklepie nie można kupić. Jak na przykład nie będę mógł w swoim sklepie kupić banana, to w takim blockchainie... Nie, nie? No, zapłacisz kartą. Normalnie nie to... mogę kupić, ale jak mam blockchaina, to lub takie mniej dozwolone rzeczy jak banan. Ja nie mogę powiedzieć, co robię za pomocą blockchaina, bo by mnie zamknęli od razu. Na 100%. Ta druga firma Fini, czyli Cirin Labs, też planuje telefon z blockchainem i też pokazała demo. No to HTC zareagowało również, że dali swoje, nie pamiętam, którzy z nich pierwsi pokazali, w każdym razie szukamy się dwa telefony, pewnie wystartują jednocześnie, albo co? Sugerowałbym jednak HTC, gdybyście się decydowali na tego rodzaju smartfona, nie wiem komu on potrzebny, ale gdybyście to polecam HTC. No zdecydowanie. I ostatnia rzecz, która mi się jeszcze pojawiła w newsach, to jest Vivo Nex, który w newsach na całym świecie to jest ten taki z wyskakującym aparatem i ten z tym czytnikiem. Ramki. Tak, ten bez ramki. Ten, co ma ekran na całym przodzie. Mnie się podobało, dlatego że w newsach na całym świecie pojawiło się, że pojawia się sprzedaż globalna. Nie globalna. Pojawi się w Rosji, pojawi się na Tajwanie, pojawi się w Hongkongu. Indiach, Malezji. Malezję, tak, Malezja i Indie jeszcze. No to sorry, ale to nadal nie wyskakuje za bardzo. Sorry, u nas nie będzie. Znaczy, to raczej nie. Może następca się kiedyś pojawi. Smuteczek. Diabli wiedzą. Szkoda, bo smartfon robi chyba wszystkim w branży. Słuchajcie, bo się rzeczywiście wszystkim raczej podoba. Mimo dziwnych rozwiązań. Niekoniecznie. Właśnie dlatego się podoba, proszę pana, bo jest inny. No, może. I nie ma nocza. Może. I nie ma nocza. To nie ma. To smartfon bez grzywki. Co to za smartfon bez grzywki? Dobrze, słuchajcie, w ten deszczowy piątek żegnamy się z wami, życząc wam przede wszystkim udanych weekendów, odpoczynku praktycznego, niepraktycznego. Kochajcie się, lubcie się, wychodźcie, moknijcie w letnim deszczu. Jeżeli jesteście nad morzem, to szczerze wam współczuję. Kurczę, a ty trochę jak prorok, tak? Czekam, aż powiesz, idźcie i rozmnażajcie się. Nie, no niekoniecznie. Znaczy, ale jak chcecie, to... Jeżeli czujecie potrzebę, to ja nie widzę problemu, nie będę oponował. Trzymajcie się. Trzymamy za was kciuki, pozdrawiamy. Hej. Cześć.